spirytus zmywa politurę, to przecież prawda znana od lat. Spirytusu się strzeż. Co tu się dzieje w ogóle? Co jest? Tu siedzicie w takich rzędach sobie jakoś tak niewyraźnie. Dobra, nieważne. Ma się przyznać dzięcioł, który posadził drzewo pośrodku ścieżki rowerowej. Liczę do trzech i jak nikt się nie zgłosi, to tu koło naprzeciwko mnie ma przerąbane. Ja cię widzę. Niewyraźnie, ale widzę. Raz! Dwa! Ja też liczę do trzech. Na razie masz luz, ale... Ale był watching you normalnie. Halo? 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 Halo, halo? Proszę pana, tu jestem, tu! Ja pierdził wideokonferencja! Ależ, ja mam sprawne paluszki. To trzeba opatentować. Ci mali, żółci Lapończycy mogliby to zrobić. Proszę pana. Słucham cię. Jak mówiłem, liczę do trzech. Po pierwsze, to nie jest ścieżka rowerowa, tylko autostrada A1. Ja! Po drugie, drzewo nie stało na autostradzie, tylko obok. Ja! Po trzecie, najważniejsze, pan jechał pod prąd. Ja! Nie. Ja zawsze jadę z prądem. Sierżant Filipek, policja, sekcja ruchu drogowego. Dzień dobry. Marian Ropucha, fauna i flora, sekcja płazy, rerekumką. Dobrze. Proszę pana. Słucham cię, mój niebieski przyjacielu. Co się wydarzyło? Opowiedz mi, bo widzę, że jesteś zmartwiony. Co się? Co jest? Proszę pana, co się wydarzyło? Przecież pan zioniesz alkoholem. Owszem, istnieje taka możliwość. Proszę pana. Ale to jest alkohol, który przybrał postać leku. Tak, a na co się pan leczy? Na trądzik. Smaruję twarz alkoholem i może stąd owozionięcie. O. Panie Ropucha, według mnie to pan jest jednak troszeczkę za stary na trądzik. I dlatego wymagam leczenia. Proszę pana, na litość mnie pan nie weźmie. I tak ma pan szczęście, że skończyły nam się alkomaty, bo by pan musiał dmuchnąć. Panie Filipku, proszę nie stosować groźb bez pokrycia. Chwileczkę. O jakim pokryciu pan mówi? A pan o jakim dmuchaniu? Proszę pana, zostawmy to, nieważne. Nie, proszę pana, wróćmy do sedna sprawy. Proszę. Co pan najlepszego narobił? Co? Proszę pana, pan oczywiście nie wie, co pan narobił najlepszego. Proszę pana, przecież pan jechał autostradą na rowerze 160 na godzinę pod prąd. Proszę pana, ale to jest jeszcze nic. Pan nagle zjechał z autostrady, przebił barierę dźwiękochłonną, wjechał w las, skutłował czyniem winne wiewiórki, potrącił żubra pod ochroną i na końcu wylądował pan na drzewie. Dlaczego? Popsuło mi się dymano. Okej, okay. Przeliteruję panu, tak? Dynamo. Właśnie mówię, że mi się popsuło. Słuchaj, mój ty niebieski GPS-iku. Powiedz, gdzie my się znajdujemy, bo przysnąłem na kierownicy, na dzwonku. Mam odbiterometr? Nie, ma pan tu bieżnik, ale zimowy, w porządku. Jechało się niewygodnie, ale bezpiecznie. Proszę pana. Słucham. Pan oczywiście... Nie wie, proszę pana, gdzie jesteśmy, tak? Pan nie wie. Proszę pana, jesteśmy pod Gdańskiem. Nie, to niemożliwe. Ja przed chwileczką wyjechałem z Warszawy. O której? Jakieś 3,5 litra temu. Czyli jednak pił pan alkohol. O, na władzę nie poradzę. No. Dobra, piłem. Gdzie? W posu. Gdzie? W pałacu. Zadzwonił do mnie Leszek. Mówi, że ma 500 flaszeczek do zrobienia. To się dałem namówić. Panie Ropucha, no pan chyba nie mówi
o tym pałacu i o tym Leszku. O tym? O tym? Nie wierzę panu. Jak, nie wierzę. Jak panie wierzy, to ja mam świadka. Tak, a gdzie on jest? Tam na drzewie jeszcze siedzi. Ho, nie bój się. Tam? Ja myślałem, że to Huba. A on jest taki pasożyt. Proszę pana, nie wierzę panu. Jak pan nie wierzy, to ja mam dowód, proszę. A co? Taki malutki? No właśnie pytam Leszka. Leszek! Leszek! Czemu takie małe? No! A on mówi, że pod siebie brał. Proszę. Proszę, niech pan skosztuje. Co pan zwariował? Szpicie w miejscu publicznym jest kategorycznie zabronione. Palikot może, to władza nie może. Bierz pan, to za pańskie podatki było kupione, no. No dobra, przekonał mnie pan, panie Ropucha. Skoro okazało się, że sprawa jest wagi państwowej, pouczam pana tylko dzisiaj i puszczam wolno. Do widzenia. Taka dobra władza? No, już pana święto dzisiaj, no. Nie, no to jak władza jest taka dobra, to ja dla władzy mam coś większego. Nie, proszę pana, nie, proszę pana, nie wezmę. Nie mogę, proszę pana, no. Państwowe wziąłem od pana prywatnego, nie wezmę. Nie prywatne, też z pałacu. Została po Olku. Mordo ty moja!